Przez Radoliszki przejechali pędem i skręcili w gościniec ku młynowi Prokopa. Zapadł już wczesny zimowy zmierzch, gdy stanęli przed młynem. Przed drzwiami stał robotnik Witalis. Czy tu mieszka panna Wilczurówna? zapytał Goleszek. Kto taki? panna Wilczurówna? nie wiem. Tu nie mieszka chyba, że to ta panna. Marysia? Tak, tak, wyskoczył sanek. Gdzież jest panna Marysia? A poszła do miasteczka. Jadąc do Radoliszek, musiał pan ją spotkać. Nie spotkałem, a czy prędko wróci? Pewnie prędko. To ja zaczekam. Z drzwi wychyliła się głowa Zoni. Jak pan łaskaw zaczekać, to może najwygodniej będzie w pokojach. Albo może w przybudówce u Marysi. Proszę, pan pozwoli tutaj. Obtarła ręce fartuchem i wprowadziła Leszka do izby w przybudówce. Znalazła na przypiecku zapałki i zapaliła lampę. Rozejrzał się po izbie. Było tu ubogo, lecz schludnie. Marysia na pewno niedługo przyjdzie, do miasteczka poszła, zagaiła rozmowę Zonia. A pan inżynier, to widzę, wyzdrowiał całkiem, dzięki Bogu. Wyzdrowiałem. To szczęście prawdziwe. Jak pana inżyniera i Marysię tu przywieźli, to aż strach było spojrzeć krwi tyle, że niech Bóg uchowa. Już i modlitwy zakonających odmawialiśmy, i żeby nie Antoni, to szkoda gadać machnęła wymownie rękami. Jaki Antoni? Zastanowił się Leszek. Antoni Kosiba, zna chor, co tu mieszka. Tu mieszka? No a gdzież? Teraz to on w więzieniu, ale tu mieszka, tu wróci. To przecież on tutaj, on na tej ławie pana inżyniera ratował. a sklejał, a zszywał za chichota łazonia. Plamy po krwi to aż szkłem musiałam zeskrobywać. Zejść nie chciały. A ją Marysie to na tym stole reperował. Z panem źle było, ale już z nią to i nadziei żadnej nie było, i nie dychała wcale. Kości w mózg powchodziły. Doktor, jak pana zabierał do samochodu, to mówił, że ona już kaput. Dla tej biedaczki powiada tylko trumna. Powiada, a szkoda bo ładna. I prawdę powiedzieć, to przez tydzień nikt nie myślał nawet, że ona odżyje. Antonie nawet Modan z tymi przyborami doktorskimi ukradł, żeby ją ratować. Dniami i nocami koło niej chodził, już sam nie wiedział, co począć. Leszek słuchał z największym zajęciem i przyszło mu do głowy, że być może niesłusznie posądził matkę i doktora Pawlickiego o świadome kłamstwo. Prawdopodobnie Oboje byli przeświadczeni, że umierająca podczas ich wyjazdu Marysia nie zdoła już wrócić do zdrowia. Opowiadanie tej młodej kobiety zdawało się świadczyć na ich korzyść. Później jednak matka niewątpliwie dowiedziała się, że Marysia żyje. Dlaczego tedy nie napisała mu o tym ani słowa? Dlaczego ojciec nie wspomniał? Dlaczego dopiero w Ludwikowie i to przypadkowo dowiedział się o tym? Tu była ich wina i oto do nich czuł żal. Żal ten jednak osłabiony teraz był poczuciem własnej niesprawiedliwości. Zbyt surowo i zbyt pochopnie osądził rodziców i Pawlickiego. – A czy teraz już panna Mrysia zupełnie zdrowa? – zapytał. – Niczego jej nie brakuje. Nawet wyładniała po dawnemu, zaśmiała się Zonia. Tylko wielkie zmartwienie ma, bo widzę, że zapłakana chodzi. Jakie zmartwienie? Ja tam nie wiem, ale zmartwień myślę jej nie brakuje, bo raz, że pracę straciła przez tę chorobę. Pani Szkopkowa inną do sklepu wzięła, Podobnież swoją krewniaczkę. No to głupstwo, ale co jeszcze? Ano. Przez Antoniego, za tę to, za to kradzież i, i za to niby, że bezprawnie leczy, do więzienia go na trzy lata wsadzili. No to chyba niemożliwe. Możliwe, bo zamknęli. I Zonia obszernie opowiedziała Czyńskiemu, jak i co było. No radzili mi, jak go ratować, no ale jakiż tu może być ratunek, zakończyła. A teraz przepraszam, bo muszę już do gospodarstwa. Marysia pewnikiem niedługo nadejdzie. Wyszła. A Leszek z rozczuleniem zaczął przyglądać się wszystkim szczegółom urządzenia izby. Wszędzie tu było znać Marysinę upodobanie do czystości i do estetyki. Ileż musiały się napracować te biedne rączęta. Już teraz to się skończy, myślał, i ogarniała go ogromna radość. Za oknami padał śnieg wielkimi płatami coraz gęściej i gęściej, żeby tylko nie zabłądziła, zaniepokoił się. Nagle usłyszał tu panie w sieni. Był pewien, że to ona. Stanął na środku izby i czekał. Drzwi otworzyły się. Marysia zatrzymała się w progu. Krzyknęła i byłaby upadła, gdyby w porę nie porwał jej w ramiona, obsypywał posałunkami jej usta, oczy, pod dotykiem jego rąk tajał śnieg na płaszczu. Zwolna odzyskiwała przytomność. Kochanie moje, jedyne szeptał: Szczęście moje. Nareszcie cię mam przy sobie żywą i zdrową i moją. Wszystko się spiętrzyło przeciw nam, ale teraz już nic nas nie rozłączy, nic nie rozdzieli. Pewno myślała się o mnie, że jestem zły, że zapomniałem cię, ale to nieprawda. Przysięgam ci, że to nieprawda, powiedz, że mi wierzysz. Przytuliła się doń. Wierzę, wierzę. Wierzę. I kochasz mnie jeszcze, kocham. Kocham cię bardziej niż kiedykolwiek cię kochałam. Słońce, ty moje, cudzie, ty mój! A powiedz, czy nie myślałaś o mnie źle? Dostrzegł w jej oczach wahanie. Źle nie myślałam, odezwała się wreszcie. Wcale nie. Tylko mi było ogromnie smutno. Tak czekałem, tak czekałam tyle dni. Wierz mi, spoważniał nagle żeś i tak była szczęśliwsza ode mnie. I ja tyleż dni przeżyłem, lecz były one stokroć, milionkroć cięższe od twoich, bo ja niczego nie czekałem. Umilkł i dodał wprowadzoną mnie w błąd. Nie rozumiem. Potrząsnęła głową. Jemu jednak trudno było powiedzieć prawdę, Wreszcie ją wykrztusiło. Zatajono przede mną, żeś ty ocalała. O nie, nie sądzę, że zrobiono to ze złej woli. Z początku twój stan był beznadziejny, a później przecież nikt nie wiedział, że ty dla mnie jesteś całym światem, więc nie zawiadomili mnie. Kiwnęła głową, a w oczach jej Zaświeciły łzy. Teraz wiem. Teraz rozumiem. I i smutno ci było, że ja nie żyję. Czy smutno? krzyknął Marysiu. Oto masz dowody. Masz. Sięgnął do jednej kieszeni, do drugiej. Obszukał wszystkie. Musiałem te listy zostawić w Ludwikowie na biurku. Ale przeczytasz je jutro.